Ej, dobra, jak nikt tego nie naprawi, to wygrałem. Ej, dobra, nie naprawiam tego. Wy za żarty robicie? Kolejny odcinek Among Us, widzowie, tak jest. Nie przez Among Us, moi drodzy. Jest, widzowie, dzisiaj jestem policjantem. Dokładnie, bo dzisiaj gramy w policjantów i złodziei. Jak ja lubię takie momenty, w których ktoś zapomni się zmutować. Ale przynajmniej wiemy, że Parion nie jest impostorem, bo powiedziałby to. Trochę gierka spalona dla impostora. Trochę mu współczuję z tego powodu, nie idę tam tego naprawiać, ponieważ teraz jestem już tutaj, nie opłacałoby mi się zawracać. Mam nadzieję, że ktoś to naprawi. Jeżeli nie, to trudno, wygrają impostorzy, ale mam nadzieję, że ktoś to naprawi, nie? Jaki przypał na starcie od razu. Dobra, jest naprawione, świetnie. Więc lecimy sobie do Upper Engine. Wydaje mi się, że nikt po lewej stronie tutaj totalnie nikogo nie widziałem, więc możemy być póki co spokojni. Myślę, szczerze, uważam, że ciało już leży. Gdzieś już mamy ciało, takie jest moje zdanie. Ale póki co robię sobie szybko tutaj, co jest do zrobienia. I fajnie, bo nikt tutaj ze mną nie krąży. Więc mogę być czysty całkowicie. Zrobiłem upper engine'a i lower engine'a. I możemy teraz sobie pójść na spokojnie do komunikacji. Zrobić prawdopodobnie downloadzik, dobra. Jest milkacz, nie wiem co, a to nie downloadzik. To jest po prostu przeklikanie tutaj jakiegoś zasilania. Zobaczmy, skąd ona przyszła i czy coś tutaj może się, że tak powiem, znajdować. Nie, totalnie nic, pustka totalna. Ej, został mi już tylko admin, co jest grane? Tam będzie pewnie download, więc to trochę zajmie. Ale tutaj było czysto, więc przejdźmy się tu i pójdźmy do admina. Mamy tutaj, o, tu jest fajna ekipa, dobra, trzy osoby to dobrze, bo jest tylko jeden impostor. Trzeba o tym pamiętać. Ej, dobra, zrobiłem kartę, ja zrobiłem wszystkie questy. Co jest grane? No, ciekawe. Gdzie było ciało, bo ja widziałem coś. Ja nie. Ja zgłosiłem ciało, bo było w tej elektryku. Okej, to jest bolo, widziałem na kamerach w minie dwie osoby, które stały przez dłuższy czas w elektrykalu, więc bolo, teraz spadł. Ale jak to? Ale to nie byłem ja, co ty w ogóle gadasz? Ja też bym powiedziała, że bolo, bo dziwnie chodził, nic nie robił, w ogóle nie robił zadań. Jak nie robiłem wszystkie. No mnie Bolo nie zabił jak mógł, więc no nie mogę na niego nakablować, no. Okej. Ja w ogóle Bola nie spotkałem, ale spotkałem za to teraz Lolo i Milkacz w adminie, więc oni są czyści. Jak dla mnie. A gdzie kto skończył właśnie? Ja w kafeterii skończyłem. No ja wybiegałem z admina właśnie z Milki i Lolo. Ale ty Lolo widziałeś na kamerach, że on zabił, czy co? Nie, na panelu. Na panelu widziałem dwie osoby w elektrykalu i właśnie chciałem iść zobaczyć w elektrykalu. Ciało zgłosił, powiedział, że elektryka, no to na moje to bolo. Nie, czekajcie, bo ja, jeżeli to jest tak, bo słuchajcie, ja w reaktorze minąłem Bola i ja w reaktorze robiłem te klikanie od 1 do 10 i tam był Bolo. On robił tego questa u góry, ja nie wiem, co jest tam nad reaktorem. Chyba co tam, dobra, Bolo, co tam jest na górze nad tym klikaniem numerków? Tam jest ta ręka taka, że się przytrzymuje. No ale ty nie musiałeś tego przytrzymywać, bo nie było reaktora. No ale tam stało się co ręce. Mamy to. Dobra, to jest Bolo. On tam stał legitnie, tylko ja nie wiedziałem, czy tam jest quest, czy nie. Ale stał tam. Stał jak ja to robiłem, więc no to musi być. Nieźle, Bolo, nieźle. To nie ja. No, oczywiście, że to nie ty. Jezus, jak szybko, 3 minuty już. Możemy... Bolo, możemy poudawać, że to nie byłeś ty. Ale dalej, gamoń. Ale forma, panowie. On gamoń, Paweł, a ty co? Let's go. Od razu na starcie przyznałeś się, że jesteś policjantem. Dobra, druga gierka, widzowie. Pora pokazać tutaj, prawda, prawdziwe kły. Oczywiście nie jako impostor, ale jako crewmate, bo jak zwykle nie jest mi dać tutaj, prawda, mojego kochanego impostora. Ale spokojnie, zacznijmy sobie od karty. Na spokojnie, mam nadzieję, że coś nie coś tutaj się ugra. Dobra, mamy kartę zrobioną. Muszę zwracać bardziej uwagę na to, kto gdzie jest. Teraz zobaczmy sobie tu. Dwa razy weaponsy, o dwa. Z kafeterii ktoś jest tutaj. Dobra, weaponsy przeszły tu. Nie wiem, gdzie jest osoba, która była w kafeterii wcześniej, ale są dwie osoby. Admin to jestem ja i tutaj, prawda, policjant Palion. Dobra. Tu, zaraz może paść gdzieś kill, ponieważ jest w tym momencie, już impostor może bić na pewno w tak szybkim czasie. Ja szybko sobie tutaj zerkam, Paweł robi sobie tutaj kilka rzeczy, Milki jeszcze do nas dotarła. Wszyscy się tak rozeszli, że okej, okay, tu jest coś zamknięte. Ciekawe bardzo, że tu się coś zamknęło. Jestem ciekaw, kto tu jest w elektrykalu w takim razie w tym momencie. Okej, okay, tu jest Bolo. Bolo, czy ty tutaj nas przypadkiem nie próbujesz zrobić nam czegoś? Dobra, zobaczmy, tak, Lolo sobie tu obok mnie siedzi, jest tu więcej osób, więc czuję się bezpiecznie. Dobra, wychodzimy, ale to jest troll, ponieważ ja w tym momencie naprawiam światło. Patrzę tu i dobra, wszyscy tutaj żyją.
Okej, okay, ciekawa sytuacja. Do reaktora, o nie, tam jest Simon mówi. Dobra, nie zrobię tego w tej rundzie, bo na pewno nie zdążę. Zaraz na pewno będzie jakiś kill. Więc klikamy tu. Komunikacji download robimy, więc szybko, szybko, proszę, żeby to zdążyło. Proszę, żeby to zdążyło przed killem. Proszę, proszę, bo nie chcę tego robić od nowa. Dobra, jest? Pyk, przeszło, przeszło. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zaraz, nie, zaraz coś musi zgłosić, nie wierzę, że nie. Zaraz, zróbmy upload, szybko. Szybko, jak zdążę zrobić upload, to jesteśmy już takiego, no to jest chyba long task. Jesteśmy tego long taska do przodu. Bo, dobra, uwaga, jest. Ej, dobra, nie ma żadnych killi. Co jest grane? Dobra, robimy to, czy my wygramy na taski w pierwszej rundzie? Aż mi się ręce trzęsą już ze stresu. Dobra, tego Simon mówi, na pewno nie robię teraz, musi być jakiś report. Nie wierzę, że nie. Imposter ewidentnie, że tak powiem, śpi. Więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale Bolo wybiegł z dołu, widziałem go kątem oka, poznałem go po kolorze. Dobra, robimy szybko te meteoryty, ostatni meteoryt, dobra, mamy to. Czy on tutaj kogoś zabił? Czy tu mógł być jakiś kill? Mógłby być jakiś kill, gdyby nie to, że tutaj nie ma żadnego killa. Ej, dobra, impostor śpi. Szczerze? Myślę, że to może być najśmieszniejsza gra, w której impostor zapomniał, że jest impostorem i po prostu gra se normalnie. I udaje, że taski robi. Albo nie wiem, albo... No dobra, nie wiem, szczerze. Nikt nic nie robi, zrobimy taski w takim razie za pierwszym razem, coś mi się wydaje. Dobra, zostało mi już tylko to Simon mówi. To jest ostatnie, co mam do zrobienia. Jeżeli ja to zrobię i w jednym uda mi się zrobić wszystkie taski, to jest, kurczę, to jest niesamowite. Ale teraz na pewno mi to przerwą. Dobra. O nie, jest kill, Lolo zabił, Lolo zabił. Widziałem Lolo jak zabił, ale skończę se to. Dobra. Report. Ale to jest dziwna gra. Bardzo dziwna gra, ale ja wam powiem tak, ja wam powiem tak, zaufajcie, musicie mi zaufać w pewnej rzeczy, ja wam powiem pewną historię, dobra? No, ogólnie biegam sobie po całej mapie i sobie mówię, no nie, to zadanie z tym Simon mówi, gdzie trzeba powtarzać te przyciski w reaktorze, zostawiam sobie na sam koniec, bo na pewno na początku musi być jakiś report szybki, który sprawi, że pójdziemy, prawda, na rozmowę, ale przedłuża się to, zrobiłem już wszystkie taski, został mi tylko ten Simon mówi, mówię, ja tak samo. Dobra. Wchodzę i robię go, najwyżej ktoś mi go przerwie. Robię go i w tym momencie kątem mojego oka widzę skrzyżowanie, prawda, jakich to jest miejsc, skrzyżowanie reaktora, security, upper engine i lower engine i widzę Lola, który perfidnie wbija nóż w milki. Ooooo! Więc głosujemy na Lolo. Okay. A ja powiem wam, dobra. Że ja jestem najgorszym impostorem w tej grze. Nie gram. Czemu ty się nie broniłeś nawet? Ale Lolo, ty mnie zamknąłeś w midbayu ze sobą, czemu mnie zacipałeś? Bo ja chciałem mieć, wiesz, ciebie chciałem zamknąć i żebyś był moim przyjacielem. Aha, dobra. Lolo, głosuj. Głosuj na siebie już, Lolo, głosuj na siebie. Nie wytrzymam, nie? To tak naprawdę self-report zrobił? Pan policjant, porządku pilnuje. Self-report. Ale ta gra, ja nie wiem, czemu ty tak długo nie chciałeś zrobić, no, naprawdę, ja wszystko. Taki spokój był. Serio, nie? Geniusz, drugi mega raz dziwna gra. Pod rząd jest, nie mogę. Znowu crewmate, ale zmieniłem swój strój przynajmniej, widzowie. Zmieniłem na, prawda, hot doga. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, lecimy w takim razie do góry. Pyk, 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 robimy sobie najpierw śmieci. Muszę zobaczyć, czy ja mam przypadkiem może jakiegoś questa do zrobienia. Mam ze skanem. Muszę zgarnąć kogoś, kto będzie moim, prawda, moim alibi na skan. Dobra. Nie mogę, muszę czekać na Lolo. Muszę czekać na Lolo, czyli Lolo jest czysty. Lolo jest czysty i teraz ja wchodzę, dobra. Dobra, git. Okej, mamy czyszczenie nawzajem. Jest git. Dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że to się wydarzyło. Dobra, wiemy już, jak wygląda sytuacja, wiemy, że jesteśmy czyści, wiemy, że tutaj, że tak powiem, no... Ej, jakbyśmy teraz chodzili ze sobą razem do końca gry, to nie ma szans, żeby impostor nas zniszczył. Bo byśmy mogli to ten, ale już nie grajmy, nie tryhardujmy aż w ten sposób. Po prostu zagrajmy bezpiecznie. Proszę. Proszę nie mówić, gdzie jest ciało, tylko pozycja. Ale, a mogę oczywiście za coś powiedzieć jedną rzecz taką bardzo ważną, która nam ustawi pewną rzecz na całą rozmowę, żebyśmy byli, żeby było jasne wszystko. Tak. Wchodzę do medbaya, widzę Lolo, który stoi na skanie, próbowałem zrobić skan i pisało mi waiting for Lolo, czyli musiałem poczekać, aż on skończy robić skana. Zaraz po nim zrobiłem ja skana, więc w tym momencie możemy się nawzajem wyczyścić. My na pewno impostorami nie jesteśmy. Tak, wyczyście, poczyście i się umyjcie, tak. Poczekajcie jeszcze z jedną rzeczą. Palion był w adminie. Daj wychodzi z admina. Ja skończyłem kartę. To wy też nie, okej, okay, czyli Palion był w adminie. To był po lewej stronie. No ja znalazłam ciało w reaktorze właśnie.
Aha! Ciekawe! Ciekawe! No, ciekawe! No słuchajcie, ja wiem, że nie jestem impostorem. Dla mnie to dobrze. I Lolo są czyści, więc no, jedynie podejrzany jest spalony i okej. Okay. Nie, no to jak ty wiesz, że nie jesteś impostorem, to spoko. Ktoś wyczyścił Milki i wyczyścił i poczyścił? No nie. Nie, nie wyczyścił. Milki, ja jestem jedyna brudna. No właśnie, to Milki, co taka pewna siebie tutaj jesteś? Ja no, masz coś na swoją samoobronę? No możecie na mnie zagłosować, ale nie jestem impostorem. Czyli pozwalasz. Czyli pozwalam, ogólnie, no. Słuchajcie, bo ogólnie, no, słuchajcie, no, zawsze też można myśleć tak, że mogłem to być ja albo Paweł, bo byśmy zdążyli pewnie z tego reaktora przyjeść za admina, kiedy wy robiliście w tym medbayu, nie? Więc to nie jest jeszcze takie pewne, że to jest Milki, ale Tosta mijałem też w storage'u i on widział, że byłem w storage'u, więc no, nie wiem, no, jak chcesz, możesz też o tym powiedzieć, ale no, nie zdążyłbym chyba, no, to jest chyba niemożliwe. No ty skończyłeś koło tak, widziałem się tam, tak, to, widziałem, tak, tak, tak. Ty chcesz kopać Dave'a żabkę? Nie, nie, widziałem, więc, faktycznie przebiegał tak, tamtędy. Więc to jest niemożliwe, a Palion faktycznie długo w tym adminie był, bo widziałem go i chyba ty, Paweł, nawet nie tyle, co robiłeś questa, to zostałeś na nie, tym. Nie, patrzyłem na liczbę ludzi w na tych te pokojach. Hipki. No tak, i czy widziałeś tam coś w reaktorze ze dwóch? Dobra, a powiedz nie, mi w momencie, w którym... była dwóch i storage było dwóch, ale potem jeden poszedł do Lore Regina, nie? Aha. Czyli to jest Milki. Aha, dzięki. No to to by się zgadzało, ej, to by się... Ej, ale nie, czekaj, czekaj, to by się zgadzało, bo w momencie, w którym my wyszliśmy z Medbaya, z Lolo, poszliśmy w stronę kafeterii, więc byliśmy przez chwilę razem w kafeterii, w tym momencie, jeżeli były dwie osoby w reaktorze, a w tym momencie Dave z Palionem byliście w adminie, no to tam musiały być dwie osoby, jedna znikła i poszła do Lower Engine'a, czyli no... Jak dla mnie, to ja wiemy. To no musi to być. Dobra, strzelmy w to Milki. No strzelmy, no to będzie szybka gra. No, jest wszystkie no, znaki na niebieskim. Ja bym zrobił skipa, no nie wiem. Nie, no już za późno. Poszło, pękło. Dobra, pykło? No to powodzenia wam życzę, chłopaki. Milka, ktoś się wyczyścił, poczyścił? W gierce, co? Dobra, prowadź, że tak. Mówiłem. Co? Co? O nie, dobra. Ale wszypał, dobra, ktoś jest impostorem, ktoś jest inny impostorem, czyli Dave albo Palion, czyli oni się tam nie wyczyścili tak należycie jak trzeba. Paweł chciał skipa, więc to dla niego by było bardziej na korzyść, bo wiemy w tym momencie, jakby pozostawiałoby to światło nadziei, że to nie on, a w tym momencie wiemy, że to na pewno jest albo Dave, albo Palion, więc okej, dobra, biegam z Lolo od tego momentu. Biegam z Lolo w tym momencie, bo to jest jedyna osoba, która jest czysta, więc ja tutaj, prawda, przebiegnę się w ten sposób, dobra? Pilnujemy się, dobra, idziemy. Dobra, tu, zapraszam na górę. O nie, on nie poszedł ze mną! To nie jest dobra decyzja, musisz ze mną chodzić! Nie! O dobra, idę tu. O nie, dobra, jest Palion i Dave, ktoś z nich nie jest impostorem. Więc dobra, na spokojnie, mamy kartę zrobioną. Tu... Ciekawie to by, dobra, jest znowu Lolo, ja nie mogę, dobra, ale jaja. Dobra, tu jest zejście na dół, dobra, Palion tu jest, dobra, git. Ale jaja tu są teraz, dobra, dobra, impostor w ogóle nie daje żadnego reaktora, nie odpala, ciekawe. Okej, zostało tutaj zamknięte drzwi zostały i to jest ciekawe zjawisko. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo wydawałoby się, że to mógł odpalić Dave, bo tu w końcu stał. Chyba, że ktoś jest po drugiej stronie, ktoś jest na kamerach i to będzie na pewno Palion. Dobra, idę na prawo, porzucam całkowicie tą sytuację. Jest Dave tutaj, dobra, okej. Okay. Są kamery odpalone, on nie zabił mnie, aby mógł. Ale jak on tu tak szybko przyszedł? Przecież on przed chwilą był... Tu jest jakiś venture. Tu był vent. Dave jest impostorem. Tu był vent, 100%. Przecież on był przez chwilę w adminie. On tu wyszedł sobie tym ventem. O kurczę, tu jest niezły przypał teraz. Jest tu, prawda, ryzyko venta. Dobra, idę dołem. Jest Dave. Okej. Okay. I tu jest ciało gdzieś. Palion tu gdzieś leży. Tu nie. Tu też nie. Ej, dobra, nie wiem, gdzie leży Palion. On już na pewno nie żyje. Dobra, zrobiliśmy wszystkie questy. Ja z Lolem. Dobra, jest, o nie, światła wyłączone. Dobra, sprawdźmy to. Nie mogę, bo są... Ej, mega ciężkie, ale czekajcie, okej, okay, nie zabij, okay. Dobra, git. To musi nic nie dzieje. Okej, dobra. Bardzo dobrze zrobiłeś, że włączyłeś to, bo ja też myślałem, że zaraz dostanę kosę w plecy.
Tak, po prostu było światło włączone, uznałem, że lepiej będzie jak kliknę przyciski to przerwę, ponieważ chciałem zobaczyć po prostu, czy ciało jakieś leży już. No bo krótko mówiąc, no wiemy wprost, nie? Albo Dave, albo Palion jest impostorem. I teraz tak, ja powiem jedną moją obserwację. Ale byłem w adminie. My nie wiemy, czy bo wy sobie wyczyściliście. Ale no nie, no byliśmy na skanie, powiedzieliśmy to na starcie i jeden drugiego kryje. Dobra, to jest... dobra, mów swoje ten, bo jestem ciekaw, co powiesz. Okej, okay. Byłem w adminie razem z Dave'em, wybiegłem do góry i pobiegłem od razu prosto do weaponsów i biegłem do nawigacji, bo tam miałem questa. I biegnę sobie górą, dobiegam do nawigacji i Dave stoi w nawigacji. I... Okej, okay, czyli mówisz, że vent. Podejrzewałbym venta z admina do tego korytarza między shieldcami a nawigacją. Okej, okay, nie zrobiłem venta, pobiegłem normalnie ze storage'a do shieldców i do nawigacji. Nie, to wiesz, ta odległość jest taka sama praktycznie, możesz sobie zobaczyć na mapie, więc no jak jest, się zbiliśmy, jest bardzo podobna. No. To nie był vent akurat. Słuchaj, ja mam za to inną obserwację. Bardzo dobrze, że biegasz prawie cały czas z Lolo, bo jesteście wyklirowani, więc jak ja zginę, to dawajcie od razu na Pawła, bo to jest na pewno no tak, tylko że... Ja nawet baituję tą sytuację, że ja was we dwóch mijam, widzę was i ja wtedy specjalnie lecę do Pawła, dobra, nie wiem, czy mi ktoś do drzwi nie dzwonił. Ja lecę od razu do Pawła wtedy, żeby on mnie zabił, ale on mnie nie chce zabić, bo w momencie, kiedy ja jestem przy Pawle, to wy we dwóch biegacie. Więc słuchajcie, panowie, biegnijcie we dwóch na prawo, ja polecę na lewo z Pawłem. Ja jestem czysty. Jesteś czysty, no na pewno, łapie. Ty jesteś jedyny podejrzany, skoro oni się wyklirowali. Więc lećcie na prawo, panowie, ja polecę na lewo z Pawłem, niech on mnie zabije, idźcie w ten guzik i wywalcie Pawła, dobra? Ile tasków macie? No ja nie mam nic już, ja nie wiem, komu zostały. Ja mam Lower Engine i O2. Ja nie wiem, komu zostały. Ja też zrobiłem wszystko. To duszki pewnie nie mają. No nie duszki! Wiem. Możliwe, bo ja mam wszystko gotowe. Słyszymy duszki! No to musimy męską decyzję podjąć. Powiem wam tak, jak mówię, biegajcie dalej we dwóch, niech mnie Palion zabije i wtedy go zgłoście. Musimy skipa zrobić, bo nie ma sensu teraz głosować. To, co mówi Dave, bardzo jest podejrzane, bardziej niż Palion, tak szczerze. Szczerze, jakby to mu by pasowało, żeby być całkiem po drugiej stronie, zrobić killa i jeszcze zdążyć na kilku dawnie zabić kogoś dalej. Uważajcie. To panowie, no to chodźcie ze mną, serio. Dobra, lecimy. Ciekawe, nie wiem, co się wydarzy, ale dobra, biegam z Lolo, bo to jest jedyna szansa i lecimy z Pawłem i to jest dobra decyzja, to jest bardzo dobra decyzja, dobra, tu, okej, to jest bardzo dobra decyzja, żeby biegać wszyscy razem, bo my już nie mamy, jest reaktor odpalony, dobra, lecimy do reaktora w takim razie, jest Dave, jest, i tu będzie Palion gdzieś, on już tutaj czekał, kurczę, trochę pewnie, nie, dobra, robimy to. Palion, dobra, wszyscy tu są, okej. Okay. Jaka sytuacja, w ogóle bez sensu, nie? Bo nikt nie jest w stanie nikogo zabić, bo wszyscy się są razem. Ale lipa. Ja! Dobra, błagam. Ajajajajaj! Lolo na oczach w Lower Engine. Dobra, ty jesteś Paweł tak żałosny, nie? Nie wytrzymam, nie? Nie wiedział, co zrobić, po prostu wziął ten nóż i cia. Nie, to w ogóle nie była panika i Lolo, no. Czemu zabijeś na moich oczach? Ale są, jaja. Ale trudno, no skoro jestem tym crewmate'em, to i tak. Dave, nie słuchaj go, serio, nie słuchaj go. Dobra, Paweł, dobra, no. Dobra, no. Okej, okay. Czyli mam dać na Lolo, tak? No, serio. Dobra. No co, no oczywiście, na mnie, no gdzie tam jest? Gdzie Palion? Palion? Strzelisz sobie w kolano, jak zagłosujesz na mnie. Jakoś mnie nie przekonałeś. Dobra, Lolo wygrał, ale tak, to z tego tak beznadziejnie klirnął, nie? Nie mogłem nic zrobić, no po prostu. Mówiłem, że Palion! Jak mogliście mnie po prostu tak wywalić? Właśnie jesteście, nigdy mnie nie słuchacie. Drugi raz taka sytuacja. Ja nie musiałem nic zrobić, oni ci po prostu wyrzucili. Tragedia. Proszę impostor, pyk. Kurczę, crewmate, dobra, gramy crewmate'a w takim razie, no dobra. No, cóż, czasem trzeba rozegrać dobrą rozgrywkę crewmate'em. Szkoda, że czasem często to musimy robić, ale okej. Okay. Wiadomo, na samym starcie, widzowie, robimy sobie śmieci, zaraz po śmieciach, prawda, stajemy sobie tu, głaszczemy naszego peta, iść. No i w tym momencie możemy lecieć robić taski. Lolo tutaj widział, że głaskałem peta, więc to jest najważniejsze. Rozwalamy sobie meteoryty, pyk, tu, pyk. Fajnie, fajnie. Ej, dobra.
Ale jestem dobry w tych w te meteoryty. Tu, refleks, szachisty. Szkoda, że nie jestem szachistą. Nieważne. Dobra, lecimy do nawigacji, zrobić sobie tutaj szybko questa. Jak dla mnie, to skupmy się na questach po prostu. Póki co widziałem tylko Lolo w kafeterii, nie mam pojęcia, gdzie są inni, więc po prostu to olejmy. I po prostu zagrajmy sobie normalną gierkę, prawda, tradycyjną. Nie zważając na to, gdzie kto jest. I musimy zaraz pójść, dobra, widzę, że w adminie dwa questy, tu jeszcze mamy śmieci, więc zróbmy sobie te śmieci jak najbardziej. Najbardziej, wiecie co bym chciał? Nie zginąć szybko. To jest w sumie jedyne, co bym chciał. Po prostu nie zginąć najszybciej na świecie, tylko po prostu troszkę sobie pograć. Takie mam marzenie. Więc proszę, widzę, że w tym momencie jest Bolo i Dave w adminie, więc jest szansa na to, że nie zginę. Aczkolwiek szansa ta zawsze może zmaleć w momencie, w którym na przykład taki Dave opuści to miejsce i zostanę sam z Bolem. Ale dobra, widzę, że Bolo również nie miał zamiaru mnie zabijać, więc możemy uznać, że jest czysty. Czy chyba zrobił kartę? Okej. Co się wydarzyło? Milki była totalnie czysta, bo robiła taski ze mną. Tak, ogólnie dziwna rzecz, widziałem Bola, który szedł chwilę po Milki obok mnie. Dobra, a gdzie kto skończył? Shieldcy, security. Okej. A ty, Dawid, gdzie skończyłeś? Shields. Na prawo, czyli, na dole. Czyli, dobra. Bolo zabił Milki w storage'u. No to dobra, no ja Bolo? Nie, tak, bo Bolo. Ja wychodzę ze storage'a i na samej górze jest ciało. Znaczy, z admina do storage'a wchodzę i tam na samej górze jest ciało. No to, głos na Bolo, jak nie Bolo, to niech się toast, guzik i toast. No, no i tak. No i, tak i dobrze, i to mi się podoba. To mi się podoba, tak jest. I tak, się zaraz i szybka piłka, krótka piłka, proste tak, podanie. Tak, tak. Proste podanie, czy będzie gol, zobaczmy. Czy będzie gol? Tak jest! Jak łatwo, nie mogę. Nie mogę. Wygrana. W końcu. Dobra, jest git. Lecimy z koksem w takim razie, dobra. Lecimy z koksem. 8 sekund do zrobienia, ja staję tutaj, prawda? Pyk, głaskamy peta. Czy mogę go pogłaskać? Ej, nie mogę. Dobra, dziwne. Dobra, w takim razie zróbmy sobie tutaj tego questa. Milki była tu. Dobra, robimy sobie zrobione. Dobra, pójdźmy do góry i zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Przejdźmy sobie na prawo i pyk. Dobra. Idziemy w dół, dobra. Milkacz jest ze mną, więc mamy, że tak powiem, clearowani jesteśmy, zróbmy reaktor. Dobra, lecimy sobie do reaktora, więc nikogo nie powinno być po prawej stronie. Bardzo dobrze rozegrana, że tak powiem, taktycznie gierka. Wykorzystany idealnie... idealnie sabotaż jest zrobiony, dobra. Naprawiłem to. Z kim ja to naprawiłem? Z Lolem, dobra. Git, ważne, żeby takie rzeczy wiedzieć. Dobra, robimy sobie tutaj kabelki. Dobra, git, zrobione. Mogę sobie pogłaskać sobie peta, mogę. Halo? Co się stało? Czy ciało w wyponsach, w ogóle... Było. W ogóle ja... Bolo był w adminie i nie wiem, czy fejkował taski, ja czy nie? Wyczyścić tosta, bo pogłaskał swojego tosta. Ja właśnie schodzę z domu, no nie? Patrzę tu jakieś w ogóle zgromadzenie ludzi. Co tam się działo? Ktoś był w weaponsach w ogóle w tej grze? Nie. Nie wiem. Znaczy ja przebiegałem przez weaponsy na początku, Milki spotkałem w nawigacji i pobiliśmy w dół. Okej, czyli Dave jest tutaj, prawda, w grobowcu aktualnie. Ale jak to self-report w pierwszej rundzie? Niemożliwe! Nie jest self-report. No. Dobrze. Ja już nie ufam. Zaufamy ci, Pawle. Nie będziemy cię oskarżać. Serio, pan policjant mówi nie. Mówi nie. Może nie chcecie wywalić, co? Myślę, że jest to dobry pomysł. No, nie, Bolo, ty się gdzieś coś powiesz, człowieczku? Ale że ja? No. Tak? No przecież ty widziałem, że ja byłem cały czas. Dobra, ja widziałem, ale to na końcu rundy widziałem, gdzie byłeś, a... Dobra. Ja sobie kręciłem tak, w Medwayu najpierw, a potem w Medwaya poszedłem właśnie do admina. Może ktoś potwierdzić? A czemu się kręciłeś w Medwayu? Nie, ja nie widziałem go. Nie widziałem ani razu Bolo. No bo w Medwayu sobie robię długi ten tam... Czyli wy się tam fajnie głaskaliście po tostach po lewej stronie. Tak. Ale to dopiero pod koniec. To prawda. A Bolo robił taski. Nakrywam was na tym uczynku. No właśnie. Tak. Ja w reaktorze robiłem takie zadanie. To chyba się Memories nazywało, gdzie się tam klikało. Dobra, miejcie na oku Bolka. Dobra, skip i Bolo na oku. Nie wiem.
Dobra. Dobra, dobra. Bolo, mamy ci na oko. Dobrze rozegrane. Zero podejrzeń na mnie. Zero podejrzeń. Tak, Bolo, tak ma być. Tak ma być, widzowie. Dobra. Rozgrywamy to dalej. Ja lubię właśnie być impostorem, bo podoba mi się taktyczne rozgrywanie tej, prawda, gry. I tych, prawda, zawodników. 30 sekund cooldownu, więc w tym momencie mamy szansę zrobić sobie alibi, więc zróbmy sobie alibi na Milki i zróbmy sobie też tą kartę. Pyk, robimy sobie kartę. Udało mi się ją zrobić, git, fajnie. Pogłaszmy sobie peta albo nie, pa, pyk. Nie mogę. Chciałem pogłaskać peta, ale nie mogłem. Dobra, no trudno. Zróbmy w takim razie w elektryku jakieś prawda, cuda. Zrobimy sobie tu niby. Git. Walnijmy o 2. O 2, żeby ktoś musiał do admina wrócić. Dobra, zrobiliśmy sobie tutaj questa. No i lecimy, w tym momencie możemy już robić killa, więc lecimy tu. Zobaczcie, czy ktoś tutaj jest. Robimy sobie alibi na tym, że chcieliśmy to naprawić. Albo w ogóle to naprawmy. 7-2-0-0-9. Dobra. 12 sekund czekania. Czy jestem w stanie w ten sposób wygrać, że to skończę? Ej, dobra, jak nikt tego nie naprawi, to wygrałem. Ej, dobra, nie naprawiam tego. No wy ze żarty robicie? Nie, ja to banda nobów, nie? Banda nobów. Ustawcie. Jaka banda nobów, nie? Czemu wy tego nie zrobiliście? O kurczę. Ej, no jeszcze przegra impostorem. No jak klikuję, to podchodzisz i to robisz przecież. Nie wiedziałem, że jaki geniusz, co? I stał tam 5 minut i nie potrafił wcisnąć 5 klawiszy? A ja je wpisałem, czekam aż ktoś wejdzie do admina, żeby nie, tylko to kliknąć i zaakceptować, ale nikt nie wchodził. Nie, a jak widziałem Lola, jak wszedł, zanim on to wpisał. Żart, naprawdę, żart. Nie, co to było? Nie wierzę. Ale win, nie?